Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Będziemy dzisiaj sobie badać nowości w grze, ale obiecuję, że króciutko, bo tych nowości za wiele nie ma. Jest parę nowych wyścigów, a najciekawszym jest ten, który żeśmy już sobie sprawdzali, który myślałem, że został dodany przez pomyłkę, ale przed aktualizacją, to znaczy przed oficjalnym wprowadzeniem tej aktualizacji, on już się pojawił tutaj na mapie i można było go sobie jeździć po torze owalnym. Teraz już ten tor owalny tutaj normalnie jest. Jak jesteśmy w jeździe dowolnej, możemy sobie na niego wskoczyć i tutaj poszaleć. Aby to zrobić, wystarczy po prostu wjechać na stadion. I podejrzewam, że ten tor, on sobie za jakiś czas zniknie, czyli za 4 tygodnie, ale póki co możemy sobie tutaj nawet jakiś może zlocik zrobić, jakichś samochodów torowych typowo. Co wy o tym myślicie, jakieś takie zabawki torowe? No i zobaczcie, jest sobie ten tor, możemy sobie pojechać, pojeździć po owalu. Nawet myślałem, żeby zrobić jakiś live 50 albo nawet 100 okrążeń po tym owalnym torze, bo tak sobie sprawdziłem, że w okolicach 20 sekund robi się jedno okrążenie, czyli 50 okrążeń zrobi się w jakieś 16 minut, czyli 100 okrążeń w jakieś 32 minuty. To nie jest długo, patrząc na to, że 50 okrążeń na Goliacie robi się w jakieś 8 godzin, no nie? Także dosyć szybko, w pół godzinki sobie 100 okrążeń zrobić tutaj. Nie jest to może najfajniejszy sposób spędzania czasu, no bo po 10 okrążeniach może się robić już trochę nudno, no ale zawsze to jakieś wyzwanie, prawda? Tutaj na środku jeszcze mamy taką strefę, taki duży, duży plac, który, jak widzicie, jakoś mocno zagospodarowany nie jest, no nie? Mamy tutaj sobie takie coś, możemy sobie, wiesz, podriftować, ale poza tym nic tu nie ma. Dziwne trochę, nie mogliby tutaj więcej rzeczy zrobić. Są jakieś ciężarówki, są nawet jacyś ludzie sobie stoją. I to wszystko chyba zniknie, jak skończy się obecny sezon. Podstawowe takie zmiany w gameplayu w tym sezonie to na szczęście przywrócenie normalnej nocy, to znaczy ona już nie trwa tutaj bardzo długo jak w poprzednim sezonie czy poprzedniej playliście festiwalowej. Teraz ta noc jest krótka i większość czasu, jak będziemy wbijać sobie do gry, to będzie dzień na szczęście, bo już miałem dosyć tej nocy. Chodziło o to, żeby pokazać te nowe neony w wyścigach i tak dalej, które oni dodali, wiesz, z poprzednią aktualizacją. Cała powierzchnia tego stadionu została zagospodarowana, jak widzicie, dosyć fajnie. I możemy sobie tu po owalu pośmigać. Już wam pokazywałem chyba wcześniej, jakie samochody nowe dodali, ale najciekawszym moim zdaniem jest Audi RS6, na które czekamy. Teraz już możemy sobie przetestować Porsche Mission R. Tak naprawdę nie wiem, czy on będzie się tutaj w Forzie wyróżniał, bo już parę takich mocnych elektryków mamy. Mamy Nio EP9, które jest, świetnie się prowadzi. Mamy Rimaka Nevere, który jest bardzo szybki. Mamy samochód, który nazywa się Russell. Nie wiem, jak go wymawiać, ale wygląda jak Batmobil. No i właściwie ten samochód, czym on będzie się wyróżniał, nie? To jest kolejne elektryczne auto od Porsche, chociaż Taycan jest bardziej takim ulicznym elektrykiem, a to jest bardziej takie, no, typowo na tory, prawda? Więc pewnie będzie można go jakoś skonfigurować, żeby, no, całkiem nieźle się prowadził. I podejrzewam, że jest sporo lżejszy od Taycana. Zobaczymy, jak to jeździ. Mamy jeden bieg. Jaki dźwięk! Wow! Wow, ale to strasznie głośno, jak ten Mustang elektryczny, co? Ja nie wiem, czy te samochody elektryczne powinny być aż tak głośne. Ja myślę, że one w Forcie specjalnie zostały tak podgłośnione, niektóre, żeby cokolwiek było słychać podczas tego przyspieszania. One chyba nie powinny być aż tak głośne.
No powiem ci, dosyć skrętne to auto jest. Skrzydło z tyłu ogromne, co? A pojedźmy sobie jeszcze jedno okrążenie. Przy hamowaniu dziwnie, co? A i stworzyłem sobie tor, znaczy jestem w trakcie tworzenia toru, który pozwoli mi skoczyć na górę. Nie wiem, coś mi kurczę jeszcze nie wychodzi. Ale jak macie jakiś pomysł, to piszcie w komentarzach. Na razie udało mi się coś takiego zrobić. Chcę na sam szczyt skoczyć, ale coś mi nie idzie i na razie ląduję tylko tutaj. Razem z botami zresztą. Ej, wy też w garażu macie ten taki dziwny samochód GT Opi Edition 17 rok. Jak wybieram ten samochód, to pokazuje mi, że to jest samochód DLC i nie mogę go mieć. Ponoć to jest wersja auta, która została wydana na jakieś Stany Zjednoczone i w Europie nie można go używać, uwierzycie w to? Dobra, to chociaż pomóżcie mi zebrać skrzynię, która gdzieś jest tutaj ukryta. Ja już rozwikłałem zagadkę, nie wiem jak. Po prostu jechałem sobie limakiem po mapie i w pewnym momencie mi się po prostu odblokowała ta znajdźka. Nie wiem co zrobiłem, po prostu jechałem sobie. Według tego, co widziałem na zdjęciu, czekaj, bo tu jest jakaś podpowiedź chyba, gdzie to może być. To ta skrzynia jest chyba na środku ronda. Nie do końca na środku, że na środku, ale gdzieś tutaj w środku tego ronda. O, tutaj jest jakiś Mr. Pro Kozak. Cześć Mr. Pro Kozak, to wygląda jak Polak, nie? Trochę. Dobra, gdzieś ta skrzynia musi być chyba tutaj. O, jest! Dobra. I co będziemy mieli w środku? Uwaga! O kurde, Porsche za słabe, żeby rozwalić. 100 Forza, no to spoko. Wcześniej dostawało się 50 tysięcy dolarów za rozwalenie i znalezienie i rozwalenie tej skrzyni, także 100 Forzaton Points, czy Forza Points, nie wiem jak to się tutaj teraz nazywa. Jest chyba lepszą taką nagrodą, nie? Niż kasa, no bo kasa tutaj w Fordzie jest mało ważna, zgadzacie się? Skąd ja w ogóle mam to Porsche? To jest jakaś torówka, kurde. Strasznie to szerokie. Wiecie, nie wiem. Gdzieś musiałem kiedyś zdobyć, ale gdzie? Nie mam pojęcia. Kurde, szybkie to jest. Wow. I cyk. Cyk, patrz jak skręca. Cyk, o kurde. Wow, szok. Ale wiecie co, wszystkie Porsche'y w Fordzie, zwłaszcza te GT3, zajebiście się prowadzą, naprawdę. Patrz. Ekstra czad. Chciałem wam powiedzieć, że będzie ulepszenie trybu foto. Krążą plotki o tym, że będzie można zmieniać sobie porę dnia albo pogodę, tak jak w The Crew 2 czy coś takiego, wiesz, w trybie zdjęciowym. Teraz jak wejdziemy sobie w tryb zdjęciowy, no to możemy, wiesz, po prostu sobie ekspozycje i te wszystkie takie rzeczy, które niespecjalnie się zmieniły od Forza Horizon 3, to wiem na pewno, że ten tryb fotograficzny się, no, nie zmienił, prawda? Dalej wszystko to samo możemy sobie ustawić. Także fajnie, że coś tam pozmieniają, no zobaczymy jak to będzie działać. Myślę, że ciekawa opcja. Mamy dwa zawody Event Lab stworzone przez społeczność, które twórcy postanowili dodać do playlisty. Jeden mamy tutaj, a drugi chyba tutaj, tak? Tak. No to sprawdźmy sobie to jeszcze. Zobaczcie, jesteśmy w jakimś mieście albo coś. Wow! Ale czad! Ej, czemu nie mówicie mi, że zegary mi nie działają? Halo, zegary! Czekaj, mam złą grę tu ustawioną. O, dobra. Wow, ty, zobacz. Oni pododawali takie różne... O, tutaj mamy jakiś skrót, zobacz. Mogliśmy sobie tak pojechać.
kurde. Znaczy oni w pewnym momencie pododawali różne takie budynki, wieżowce, które właśnie można użyć sobie w Event Labie. Ale to wygląda zajebiście, wow! Kurde. Ej, gdzie? Ja się... Gdzie jestem w ogóle? Ja się czuję, jakbym był w jakiejś Japonii albo coś. Ale czad, i to wszystko tak zgrał z tym asfaltem, który jest w grze. Ej, po co te busy tutaj poddawał? What the hell? Nie idzie auto opanować. Co on liczył, że ja wezmę jakieś słabe auto? Widzowie by mi wyszli z odcinka, jakbym tak zrobił. Zobacz, tutaj jakieś budynki po prawej, po lewej. Ja chciałem to pozwiedzać, mnie tam nie obchodzi prędkość, bo to wygląda naprawdę dobrze. I tutaj przy okazji mamy ten taki hotel. Tutaj mamy niby jakieś podziemia, wow, ale patrz na te. Jak to wygląda, to oświetlenie tutaj. Czad, tutaj może sobie zdjęcie dupnąć, nie? Czekaj, ja sobie zrobię zdjęcie. A czekaj, do przodu jedź. O. Dobra, i ten tor jest sztos. Mega mi się podoba to. A ja wam powiem tak, widz mi na Instagramie powysyłał różne swoje tory, które porobił typowo do zdjęć, także też zrobię specjalny odcinek właśnie dedykowany dla niego. Właściwie to on mi wysłał to już chyba z miesiąc temu. Mam nadzieję, że odkopię jego wiadomości. Ale z tego co mi wysyłał zdjęcia, to wygląda to naprawdę giga. Jak macie jakieś takie swoje traski, to możecie pod tym odcinkiem też mi powysyłać, to posprawdzam. Patrz. Okej, no i co? I mamy okrążenie, nie trzeba robić tutaj wszystkich okrążeń, ale trzeba przyznać, że to ten całokształt naprawdę robi robotę. Wiecie co, ja sobie dojadę to do końca, bo chcę mieć to ukończone. O, tu mamy ten skrót jeszcze, zobacz. Tylko wiesz co, najgorsze są te boosty, te przyspieszenia takie. Mega mi się to nie podoba. O, tutaj. O, teraz mi nie zboostowało, dobrze. Tutaj ktoś zrobił traskę rajdową? Chyba nawiązując do tej nowej mapki. Nie wiem, czy będzie tutaj tak fajnie jak na tej poprzedniej mapce. O, czekaj, muszę sobie tutaj... O! Tu musimy zrobić sobie zdjęcie Ferrari 812 Superfast 17 rok, tak? Czyli to, okej. Ziomie, nie wiem czy to nie jest pierwszy raz, kiedy w ogóle jadę w Forcie tym samochodem. Ale kozacko wygląda, zobaczcie na ten zderzak z tyłu. Czekaj, bo ja w drugą stronę jedziemy. Nie tutaj, gdzie trzeba. Dobra, ta willa jest kawałek. Ja nie wiem, czy wszyscy ją mogą sobie kupić. Wiem, że niektóre posiadłości można sobie kupić tylko jak ktoś ma wersję premium Forzy. Jak to jest? Ktoś mi tam kiedyś pisał, a jak ty kupiłeś sobie ten domek? Ja mówię, normalnie, podjechałem i kupiłem. A mówię, a ja tego nie mam, nie mogę kupić. O, dobra, tu jest ta willa. Buenos coś tam, buenas vistas. Buena, nie wiem czy to tak się czyta. Dobra, trzeba zrobić zdjęcie tego autka. I dostajemy turbo nagrodę. O, o jest, buenas vistas house. I co my dostajemy? New Forza Link frazę. W sumie nic, ja bym wolał, nie wiem, jakiś samochód, coś takiego. Tu mamy coś ciekawego, musimy wziąć sobie Ariel Atoma V8 500, 6 gwiazdek na speed trapach, czyli na radarach. O, tu jakiś ziomek. What's up, homie? A, on nie chce się bawić, dobra, no to jedziemy dalej. I musimy sobie 6 gwiazdek na radarach zdobyć, czyli 2 razy po 3 albo 3 razy po 2. Tutaj akurat z przodu będzie jakiś radar, ale wątpię, żebym tu... Wow, żebym zdobył tutaj 3 gwiazdki. 6 biegów i już koniec! Okej. Okay. Nie, na pewno nie zdobiłem tutaj 3 gwiazdek, ale 2 będą. Okej, tutaj na pewno 3 gwiazdki zdobyłem, czy tak myślę. Okej, teraz muszę tylko zrobić zdjęcie Ariela. Może być na przykład takie.
To teraz zostało mi tylko przejechać sobie wyścig szosowy, wygrać wyścig szosowy. Myślę, że ogarnę tym Arielem, tylko zrobię taki delikatny tuning. Okej, okay, jest gotowy. A, ktoś zrobił nawet specjalny wyścig do tego zadania. Mam nadzieję, że będzie jakiś fajny, a nie że 5 metrów. Tak to ludzie przeważnie lubią sobie ułatwiać. Oby. Fast! Aha, tam było napisane fast. No, specjalnie zrobiłem Maria, a to mam nadzieję, że się trochę pościgamy. Zajebiście. 30... To nie trwało sekundy na... tutaj tak naprawdę możecie sobie jeszcze wbić po NIO EP9, dlatego że to jest dosyć taki unikalny samochód i bardzo fajny, ja go mam. Także polecam wam w przyszłym tygodniu, jak będzie ta proszawka do zdobycia, sobie to autko zdobyć. Jest mega, mega przyjemne, skrętne, szybkie, elektryczne. Jest to moim zdaniem chyba najlepiej prowadzący się elektryk w Fordzie. Bardzo dobrze skręca, ale jest też taki mega stabilny. No i tyle, ej, obadaliśmy sobie chyba wszystkie najważniejsze rzeczy, które są w tym tygodniu do ogarnięcia. No i co? Zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 5. Trzymajcie się, na razie. Hejas!